Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was w 168. materiale z serii Assassin's Creed 4 Black Flag. No i dzisiaj w dalszym ciągu sobie będziemy polować na początku na statki, będziemy łapać metal, a następnie sobie polecimy na ostatni, a raczej ostatnie dwa okręty legendarne. Tu już widzę od razu buga na początku, widzicie, ręka mu wchodzi w płaszcz. Ale nie oszukujmy się, 2013 rok, tak, premiera gry. Mogliby wydać jakieś update'y, no ale wiadomo, rok w rok, seria za serią, teraz był jedynie wyjątek. 2015 rok Assassin's Creed Syndicate, 2017 rok Assassin's Creed Origins. Kto z Was oglądał Targi E3? Bo zapowiadałem się naprawdę bardzo fajne gry jak Far Cry 5, Gran Turismo Sport. Co ja tam jeszcze widziałem? Assassin's Creed Origins, to widziałem, to mówiłem już. Co się jeszcze zapowiada? Metro Exodus. Fajnego. I chyba tyle, nie? Chyba tak, dobra. Nie przedłużajmy. Znaczy, nie będę przedłużał. Aha, czyli jestem już tutaj, tak, bo ostatnio tutaj pokonałem... Znowu nagrywam odcinek za odcinkiem. Dobra. Aha, jeszcze bym sprawdził, ile ja tutaj potrzebuję. Materiału mam mało, 26 tylko. Potrzebuję 650. No to troszkę będzie polowania. Chyba, że jakieś konkretne stateczki tutaj będą. Jest tylko rum i cukier. Ten łowca mnie denerwuje. On ma tylko 55 metalu. Ale można spróbować, nie? Można, można. Nie dostanę jeszcze. Aha! Na hita. Patrzcie tu, łowca na hita. No ale wiadomo. Jakby to było na początku, to byłoby ciężko. Aha, tu jest ten z rumem i z cukrem, tak. No, co on taki wolny? Dobra. Jeszcze mogłem skrzynkę przeszukać, ale ciul. 10 do załatwienia. Sześciu załatwionych, dobra. Zaznacz się ktoś. Ośmiu. Może sobie chłopaki poradzicie. Jeszcze jeden nabój ma. Akurat. Dobra. Elegancko. Kurde, no ale że w poprzednim odcinku udało mi się ten najtrudniejszy okręt rozwalić, to szok normalnie. Aj, naprawmy kawkę. Ma mało żytka trochę. Dobra, ile mamy? 81. Wciąż malutko. Jeszcze tą skrzynkę bym wziął. Odzież. Odzież, odzież. Drewno, drewno. I jeszcze raz drewno. Będzie to coś ciekawego jeszcze, czy... Tu jest trudny i tu jest... Dobra, będziemy sobie płynąć tą stronę. O Jezu, jakie gówno. Rum. Płótna, w chuj ma płótna, tyle metalu by mi się przydało. Kurwa, znowu pada. Co, nie ma nikogo chętnego do rozwałki. The wind was foul and the sea ran high.
drewno, a ten już potężny. Tyle, że drewno, kurwa, ja metal chcę. Tu coś jest, ale to jest chyba też drewno. Co? Siedź życie. Kurde, jak ja nie lubię tego sztormu pieprzonego. Nie wiem, nie płynąłem statkiem nigdy. Znaczy płynąłem, ale nie podczas takiej nawałnicy. Ciekaw jestem, czy to rzeczywiście tak jest, jak tutaj jest ukazane. Płótno. Nie chcę płótna. Metal. Mało metalu, ale kurde, jak tak będę szukał i szukał, to nigdy na nic nie zapoluję. To jest słaby gówno. Fregata. Fregat. No i po robocie. No nie, kurwa, jeszcze przez pół, bo uderzyłem niepotrzebnie. Jebana mać. Kurde, teraz sobie jakąś koszulkę muszę skołować z Black Flaga. Ale kurwy drogie są. Jezu, nie ma nic. I nocka. Gdzie ja w ogóle jestem? W dupie. Tak to można ująć. Kurde, nie ma nic. A jeszcze wolno płynę. Skąd się tu metal wziął? Tylko nie wiem, w którym to, w tym. Kurde, silna, ja mam tego dwa paski życia. Spokojnie. Kurde, wszystko w wodę poszło. Te ogniste kule się muszę nauczyć. Wszystko w wodę poszło, to myślałem. Nic z tego. Okej. Schooner. Ojciec moździerzowy znalazłem w skrzynce pas prochu. Gdzie są jeszcze? Tam są. No i jak przeszł przez statek? Dobra, 5, jeszcze 10. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze
jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. No i tyle. Dobra. Naprawimy jeszcze raz. Ile ja tu tego potrzebuję? Jeszcze 400 olu. Nawet tego nie aborduję, bo nie ma sensu. Płótno. Jezu, a mnie to denerwuje. Skrzyneczka. Rum. Rum. Płótno. A tamten znikł, co tu był. Coś mamy potężnego. No już drugi mieczek się prawie załadował. Metal, jest metal, jest metal, jest metal! 15 moździerzy. No i dzionek, kurwa, chcący. To się skopciło. No. Osiągnąłeś drugi poziom. Boję się ich. Drugi poziom już nawet chyba miałem raz. Coś takiego chyba było. Chwycę moździerzami, bo nie odbiłem. I trochę lipa. A co mi tam? Też tymi kulami nadaje. Ale te kule naprawdę, te ogniste kule takie zadają, takie ciosy zadają. Jeszcze wpadłem w tornado. Co to jest? Ej, no co jest? Puścisz mnie? Dobra, jeszcze raz, koledzy. Jeszcze wam mało. Dobra. Już dwa na mnie lecą. Albo to drugi poziom chyba dlatego. Nie puszczaj misteru. Dobra. Tu będzie troszkę do roboty. O! Już tak daleka mi się udało, a wcześniej w naszym poprzednim odcinku chyba. Jest blisko. Czy dwa odcinki temu, już nie pamiętam. Nie wiem, bo nagrywam odcinek za odcinkiem i mi się trochę wmatwa. Ja ci przednę. Ja ci przednę. Dobra, zapasy prochu. Spierdalać kto może. Dobra, jeszcze 7.
czterech. Trzech. Dwóch. Praca zespołowa, nie? Ostatni. Lux. Naprawimy kawkę. Trzeci mieczy grośnie. Chyba trzy są maksymalnie. Jakiś Tiros jechał. Dobra. Ile tu jeszcze metalku? Metalku jeszcze 300, no. Macie metalek, widzę. No to pach was. Nawet tym taranem nie zdążysz do mnie dojechać. Cię rozgniotę gościu. Dobra, 10. To będzie proste chyba, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. 4, 5. Kurwa, bym jeszcze, jakby jeszcze nie przechodził, nie przechodziła przez stawę. Szybka praca. Okej. Do floty. Dobra, ile jeszcze tego metalku? 400, 200. 200 metalu. O kurde, ty masz, gościu, metal? No to już. Szybko poszło. Szybko poszło. Mam taka prosta jest ta gra teraz, że masakra, ale kiedyś to się zdawało, gdzie ja pokonam legendarne okręty jakiekolwiek, a tu już trzy rozwalone. Kurde, kapitana chciałem. Dobra, jeszcze 14. Jeszcze 11. Jeszcze 8. Kurde, nie trafiłem do tego. Jeszcze 4. O ty śmiecio. Jeszcze 3. Kurde, nad nim, gdzie jestem już teraz? Jeszcze 1. Efektownie, pięknie. Kurde. Do floty. Okej. Co my tam jeszcze mamy mieć? Jeszcze setka, niecała, to teraz pójdzie. O, już mamy statencję, lecimy na niego. Idzie najgorzej pierwszego zaatakować, później same już się pchają. Jeszcze ten do mnie fika, gość. Co on, kurwa, ocipiał? Kurwa, choćby nabijał we mnie, zanim tam dopłynę, to nie ma szans, gość. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, czego ten moździerz ma taki mały zasięg? A bij se, gościu. Fire! Muzyka. Nie wiem, czego taka muzyka.
była w ogóle kiedyś taka. Ja czekam tylko na ogniste kule z Dragon Balla. Smocze to były, sorry. No i pozamiatane, gościu! Totalna rozwałka, gościu. Się posypałeś, ja. Dobra. Lecimy. To będzie pewnie na tyle. Co tam celi? Kurde, no ciężko, taki byk. Ciężko kogoś trafić. Gdzie mi z tym karabincem? Dobra, lecimy. Nic z tego nie będzie. Złap się go. No złap się, ty capie, ty. Ja ci strzelę. Łeb. Aha, muszę czekać na kontrę, nie? Tak z tobą zrobię, kapitanie. No właśnie tak. Dobra, bo tu jeszcze proch trzeba zniszczyć, nie? Tak. Schowaj te, kurde, pistolety. Pistolety, miecze. Ty śmieć. Podpalisz to dziś? O, podpalił. To ja znikam. Okej. Gdzie są jeszcze jedne zapasy? Gdzieś tu powinny być. Gdzie one są? A tu na górze, oluju, kto by pomyślał? Dobra, jeszcze jednego rozwalić. Okej, okay. 3, 2, 1, go! Ale nim wyjebało. Dobra, w miarę czasowo się wyrobiliśmy, jeszcze okręciki, nie? Floty. Dobra, póki nikt nas się nie czepia, przechodzimy do forciku, obojętnie jakiego. Ile mamy tego metalku? 713. You require my services? No i kupujemy ulepszenia. Moździerz 25 tysięcy reali, obrażenia o 1000 zwiększa. Elitarne moździerze ostatnie 25 tysięcy reali, 650 metalu. Ten zestaw młodzieży z brązu pozwala kawce na zadawanie niszczycielskich, potężnych uszkodzeń z dużego dystansu i na ogromnym obszarze. O, o to mi właśnie chodziło wcześniej. Okej. No i co? Zostaje nam tylko siła folgierzy, no ale to nam niepotrzebne jest do 100%, więc pewnie to odpuścimy. Chyba że sobie nie poradzimy z tymi dwoma okrętami, to wtedy w następnym odcinku jeszcze sobie to zrobimy. Wygląd kawki Galion, zemsty królowej Anny. No to pewnie sobie weźmiemy teraz jeszcze ten Galion.
Za 500 drewna i 5000 reali galion, który niegdyś ozdabiał zemstę królowej Anny, okręt czarnobrodego. Aha, no, tak. Pamiętacie go, no nie? Nie wiem, czy pamiętacie, bo jest tyle tych materiałów, że... Łohoho. Co to było, biało-czerwone? Nie, czarno-czerwone. Dobra. Amunicję uzupełnimy. Ciężkie kule, 350 reali. I kule moździerzowe, 200 reali. Ok. Sprzedamy jeszcze, sprzedaj ładunek. Cukier za 1520 reali. I rum za 1755 reali. Ok. Lecimy. 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 Nie śpimy. Olu, już się zaczynam pocić, ale to tak już trzeci raz jest. Okej. Get the veins free! Kurde, ta szata mi się podoba. Moja. Jezu, jeszcze łowca się tu znowu przywalił. Kurde, no ostatnie dwa okręty. Znaczy jeden okręt jako biorę za całość, ale tu są dwa, bo to są bracia coś tam. I to jeszcze na łatwym, że mi się w końcu uda. Właśnie te moździerze bym sprawdził. Oluju. Nie wiem, czy się coś zmieniło. Nie, chyba się zmieniło. Czy nie? Jest dalej, czy nie? Nie wiem. Dalej mnie ciekawi ta szybkość podróży. Czy to on jeszcze szybciej płynie, czy to nam pokazuje, jak szybko płynie ten statek? Czy nam pokazuje cały statek? Nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, niech napisze. Nie obrażę się. Ciii. Te szybkie są skurczybyki. Jeden już pół HP nie ma. Ja zresztą też nie. Tak nie będzie, panowie. Muszę szybciej reagować. Fire!
Nie dam rady. Coś czuję, że nie dam rady. Coś robię źle. No właśnie, to jest to. Mówię, coś robię źle. Almost ready, sir. Give the order, sir. Coś robię źle, no. Coś kurwa robię źle, bo to niemożliwe, żebym mnie na łatwym kurwa, tyle że to są dwa chuje. Kurwa, spróbujemy jeszcze raz. Nie spocznę, póki kurwa ich nie rozpierdolę, nie? Nie mogę ich od razu pucować. Jebę na to. Że to kurwa 40 tysięcy reali. Tej muzyki nigdy nie zapomnę. Kurwa koszmar. They're heading straight for us. We're outnumbered. Fire! Kurwa te moździerze chuja dają. Szczerze. Kurwa, gdzieś wcześniej więcej HP brałem, a teraz nie wiem, co się ze mną dzieje. Kurwa, mają zajebistą odległość, no. Czego mi to idzie? W ziemię. O, fuck you. Ten ma już mało HP. Ładuj go. Jak mi też idzie HP w chuj. To kurwa mać, no to jak ja w ogóle nie mogę nic do chuja wafla zrobić. Kurwa, bo mnie zaczyna to denerwować już. Drugi nieruszony, kurwa, jak ja mam se poradzić, jak ja mam chuja wielkiego. Idź w chuj. Rozjem mnie, będzie spokój. Dwa szybkie chuje. Chociaż tamtego na farcie rozjebałem, to tych nie rozpierdolę na farcie. Czyżby się wycofywali? Patrz kurwa, ja się wycofuję, oni też. Chuja wafla, co to jest kurwa? Kurwa, ja zawracam, bo leci na mnie. Patrz jak zapierdala. Nie wiem, który ma mniej HP. Patrzcie, kurwa, wycofuję się, gnoje. Widzieliście? Czekałem, aż podpłynę. Nie dostanę moździerzami za chuja wafla. Se kurwa bączki robią, tak? Do chuja pana. Ready
Kurwa, to ten ma mniej HP. Biegł go rozjebać. Dobra, ten z głowy. Tylko teraz ten. Ja pierdolę. Nie, proszę, proszę. Kurwa, no nie wiem, gdzieś kiedy to ja je robiłem. Dwa odcinki temu. Gdzieś, kurwa, szło mi lepiej, a teraz w liniowce. No co ty, kurwa? Jakbym miał godzinę, odcinek godzinę trwać, to zrobię, to nie ma bata. Nie ma bata. Nie mam pomysłu na nich, nie mam na nich pomysłu żadnego. Może jakby najpierw na tego uderzył. Czego mi wszystko w wodę idzie, mi powiedzcie to? Patrzcie, ten tak nie ładuje, nie? Jak na chuj liczy. No, on już pół HP nie ma. Chuj, czaj. Jakbym tego rozjebał, to już by było lepiej, bo on dość HP. On jest jakiś właśnie słaby, nie? Gość. Almost ready, sir. Fire! Dawaj w niego, kurwa, ile będzie teraz. Dobra, jeden rozjebany. Teraz ten śmieć. O fuck, teraz greje. I trzymamy się ramy, nie? Kurwa, nie tak. Często jego wyczkami, kurwa. Patrzcie, jaki chuj. No to jak ja już HP nie mam, kurwa. Ja pierdolę, bo mnie kurwa zaraz szlak trafi, do chuja pana. Z tamtym nie było takiego problemu. Ostatni raz próbuję, wiecie, kurwa, ostatni raz. Ostatni kurwa raz. Już mnie to denerwować zaczęło. Chociaż to była dobra droga na lewo odbić, kurwa. Tak trzeba zrobić i tym razem. Dawaj, gnoju. They're heading straight for us. We're outnumbered. Ready to fire, Captain. Fire! Captain Lanzamine there.
Tak właśnie ich kurwa nie jednym się zająć, bo wtedy drugi cię będzie napierdalał. Tylko się zająć równocześnie dwoma. Jak tego nie może uderzyć, to do drugiego na pewno go może uderzyć. Co oni uciekają do chuja pana? Znowu w tą stronę odbije. Nie mam szans, kurwa, przecież to nie mam szans. Give the order, sir. Fire! Reload. Won't miss next time. Enemy fire! Właśnie, one mnie kurwa wszystkie na raz napierdalają. Nie mam kurwa szans, tamten znowu nieruszony. Nie mam szans, muszę jeszcze ulepszyć jedną rzecz. Dobra, ten z głowy. Cały chuj HP. Ja też. Kurwa jego raz. Nie mam sposobu, żeby gnoja zgładzić. Ile ja tak wytrzymam? Cały chuj tak wytrzymam. Tyle mam metana. Kurwa mać zajebana. Ostatni raz, kurwa. Kurwa i kartka mi spadła. Mnie razi teraz. Ostatni raz, pizduj. Teraz mnie oślepiło i chuja widzę. Ostatni raz, kurwa, bo koszulka z koszulki się leje. Ten gnój jest taki wytrzymały, a ten jest słaby nawet.
Właśnie, trzeba opanować dwie strony, ale nie opanujesz za chuja, bo cię będę napierdalać z dwóch stron i wejść tu kurwa, bo cię będę strony. Użyłem tego jebanego moździerza. Ten mnie jeszcze tak nie zgładził za bardzo. Patrzcie, prawie go gnoja wywróciło. Patrzcie, sam tymi beczkami siebie rozwalam, kurwa. No i gdzie to kurwa sens? Nie, wyjebane mam w to, wiecie? Pierdolę ten kurwa okręty, bo wypierdolę. To jest za dużo już gry, kurwa, bo tu 3 odcinki nagrałem z rzędu, kurwa, już mi się pierdoli. Broni i opancerzenie nam się zmieniło, mamy 97%. I chyba tyle, nie? W następnym odcinku sobie już skończymy na maksa, sobie ulepszymy kawkę. Siłę folgierzy, no to też nam troszkę pomoże. Siłę folgierzy sobie ulepszymy i będzie to max 400 metalu, więc dużo polowania nie będzie. A na razie to by było na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały, które pojawią się na moim kanale już niebawem. Trzymajcie się, cześć! Oh, 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 oh